Cześć i czołem! Dzisiaj będziemy sobie montować przekładniówkę 750. Unboxing z tego zestawu możecie sobie zobaczyć w tym oto filmie. No, zobaczymy, z czym to się je. Silnik, słuchajcie, jest w porównaniu do tego 1000 W, tu, który siedzi w tym rowerku, jest 3 razy mniejsza waga. Z góry chciałem Was przeprosić za te trzepoczące krople o dach, bo niestety leje strasznie od samego rana, słuchajcie, dzisiaj. No i mój odcinek troszeczkę będzie przy akompaniamencie właśnie tych oto spadających kropel na dach, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Słuchajcie, pokażę Wam pokrótce, co zawiera zestaw, tak na szybko, wiecie. Macie tu, to jest tak, silniczek przyszedł do mnie, zakuty. No to możecie sobie zobaczyć, jak to tam wygląda. O, tak bardzo ładnie, pięknie. Jest to silnik na wolnobieg nakręcany, czyli będziemy musieli nakręcić, oraz tarczę będę przykręcał. Standardowo mocowanie na 6 śrub. Mamy sterowniczek, manetkę, oświetlenie, czujnik cały, czujnik pas. Oczywiście wyświetlacz jest, tak jak pokazywałem Wam w zeszłym odcinku. No i dostałem dodatkowo pojemnik, którego ja akurat nie wykorzystam. Jest tutaj pojemnik, na który doskonale, zobaczcie, pomieści ten oto sterownik. Jak ktoś by chciał, to sobie może tutaj elegancko go wszystko zmontować, schować i na rowerku, słuchajcie, zamkniecie i rower macie zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. No i takie pierdoły, czujnik, ale to wszystko po kolei. Dobra, teraz przejdźmy do pacjenta, co będziemy robić. Sprzątnę tylko ten ładny bałagan, bajzel tutaj i widzimy się za chwilę. Pacjent, słuchajcie, to jest mój stary, wysłużony, pierwszy w pełni prawnie zrobiony elektryk, jakiego robiłem. Kantz na 28-calowych kołach. Przepraszam, na 29-calowych. Tak się zapędziłem, bo jeżdżę Cube'em na co dzień 28 cali i no i wiecie jak jest. Kantz na 29-calowych kołach, jak widzicie, taki na takich fajnych, grubych oponkach i tak zostanie. W tej chwili on jest zakuty na silniku 1000 W. No i właśnie będziemy zmieniać na tego 750. Zobaczcie, moi drodzy, jaka jest różnica. Jeszcze, o, może tak pokażę, jaka jest różnica. Będziemy wymieniać tu sobie te kółeczko. Co najlepsze, słuchajcie, ten silniczek, słuchajcie, ma zewnętrzny czujnik prędkości. Ten natomiast już ma wszystko w środku zawarte w silniku, więc odpada nam czujniczek, którego też demontujemy. Na sam wpierw zrzucę kółeczko z tego roweru i zakujemy sobie to oto kółeczko w nową oponkę. Zrobię to w przyspieszonym tempie, bo jak wiecie, to jest prosta czynność i każdy sobie z tym poradzi. A dalej będziemy już mocować. Najpierw zamocujemy koło w rowerze, a później cały osprzęt, więc zaczynajmy. No i miód malina. Teraz założymy sobie wolnobieg. Wolnobieg zakładam z swojego starego roweru. Jest prawie nowy, także nakręcimy sobie o ten oto sposób. Zastosujemy taki oto klucz, słuchajcie, bo no niestety tutaj mi nie wchodzi, bo nie mam takiego klucza, żeby tym na ośkę mi wszedł, ale jest taki łańcuchowy i to w zupełności wystarczy. A, dobra. Żeby nie wykrzywić za bardzo. No i teraz tarczę. Oczywiście tarczę trzeba zakuć. No i dobra. Mamy kółeczko. Teraz pacjenta daję na stół. Kurde, powiem, bo to kółko jest zupełnie 3 razy lżejsze niż mój stary 1000. No i dobra, słuchajcie. Zakładamy kółeczko. I teraz tak, przed założeniem musimy założyć takie oto podkładeczki, to są blokady. Przepraszam za moje brudne ręce, no ale tak to jest. I teraz to generalnie powinno wejść, jak możecie zobaczyć, o, tak o. Nie? O, i tutaj widzicie, przepraszam, o, no tutaj widzicie, tutaj powinno, no ale w moim przypadku te widełki są, no powiedzmy, widzicie, o. Żadne zabezpieczenie, dlatego ja założę swoje, które dorabiałem.
któregoś razu, nie wiem czy pamiętacie. O, to są tego typu. No i dobra, wciskamy. Ja wam pokażę, jak to będzie wciśnięte wyglądało. O Boże, jaki ten silnik jest lekki w porównaniu do tamtego, co miałem. Dobra. Teraz trzeba rozgiąć troszeczkę na boki. Troszeczkę ciasnawo wchodzi zawsze w widełki, więc delikatnie sobie, o tak, żeby tu wpadł. Delikatnie z drugiej strony, o tu już nam nawet wpadło. Tak podkładeczka musi być. Jest to po prostu taka blokada przed obrotem, no ale wiecie, to tak wystaje badziewnie. Zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. Ja mam po prostu bardzo płytkie te uszy, mocowanie koła. Także no, dlatego ja swoje tutaj ma takie mam tego typu moc, zobaczcie, blokady, które sobie tu po prostu założę. Wolę mieć tak zabezpieczone, bo słuchajcie, już możecie zobaczyć te zabezpieczenia, jak robiłem w jednym z moich filmów. Powiem wam, że takie, no mówię, jadąc do pracy mi się przekręciło kiedyś któregoś razu, no i narobiło mi niezłego ambarasu. I taką blokadę warto założyć chociaż z jednej strony. Cyk, fuch. Okej. Okay. Wymaga regulacji, jak widzę już. Tak, wymaga regulacji, ale tym zajmiemy się później. Dobra, mamy, słuchajcie, Roverro na stole. Silnik jest założony. Wszystko będziemy sobie opychać, ale teraz założymy, słuchajcie, czujnik pas. Czujnik pas, czyli to jest nic innego jak czujnik wykrycia obrotu naszej korby. A jak on jest realizowany? Bardzo prosto, słuchajcie, to jest to taka tarcza z magnesami. Mówię dla tych, co nie wiedzą, co oglądałem pierwszy raz. Oraz czujnik. To są magnesy, poprzez obracanie się, słuchajcie, tego kółka magnes czytuje impulsy i wykrywa, że kręcimy pedałami i załącza zasilanie silnika. I teraz sobie założymy. No, czujnik zakłada się tutaj. Jak ściągać pedał, wam nie będę pokazywał, bo to jest banalnie proste. Trzeba mieć po prostu przyrząd, ściągać i ściągacie. Ja już to wcześniej sobie uczyniłem, żeby było łatwiej. I teraz jest bardzo ważna kwestia, słuchajcie. Jak będziecie zamawiać, bo są różne rodzaje czujników pas. Ja mam akurat, że tarcza jest osobna, czujnik jest osobno. Są czujniki pas w monolicie, czyli takie od razu załączacie, wkładacie sobie takie cudo na oś suportu i już tam macie magnesy właśnie z czujnikiem w zwartej, ładnej obudowie. No jest, są z nią, są plusy i minusy różnych rozwiązań. Tam to się trochę przycina, trzeba też wiedzieć, co zrobić. To jest prostsze rozwiązanie, ale to też są różne mocowania, słuchajcie. Teraz zobaczcie tutaj, jak możecie zobaczyć, to kółeczko montuje się w bardzo prosty sposób. Tu macie takie ząbki, widzicie, z tworzywa, wkładacie na oś suportu i ona wam się ładnie zatrzaskuje. Nie będę wkładał do końca, bo jeszcze będę wyciągał, widzicie. I już nam ładnie się kręci i szczytuje. To nawet się, widzę, coś przykleiło magnetycznego. No i teraz kręcąc się, ten czujnik szczytuje impulsy, prawda? Tylko że to musimy zamocować z tamtej strony tarczy, tak? Czyli ściągamy sobie to i tu pojawia się pierwszy problem. Widzicie, tarcza to musi być zamocowane w ten sposób. O, najlepiej tak z tyłu. Tu, żeby nie przeszkadzało, kabelek też tam pójdzie z tyłu i tak elegancko macie. No i tu powinna przyjść tarcza. Ale widzicie teraz, jak to zamocować? No przecież żadnego mocowania tu nie ma. I tutaj musicie uważać. Są wkłady suportu, które mają taki kołnierz na zewnątrz i właśnie do tego celu służy ten oto czujnik, że wykręcacie suport, wkładacie i przytrzymuj tym kołnierzem suportu, jest to przytrzymywane. Patrzcie, znalazłem, kurczę, bo wam pokażę, o co chodzi. Widzicie, tutaj jest o taka miska suportu, nakrętka suportu, czy jak inaczej mówiąc, i zobaczcie, to wchodzi po prostu tak. Jeżeli macie taki suport, no to super, że tak powiem, i to wam przykręcacie, ładnie wam przytrzymuje i nic nie musicie więcej robić. Także na to musicie zwracać uwagę. No ale co zrobić, jak mam właśnie takie coś? No nic, pozostaje nic innego, jak po prostu to przykleić. Przykleję to, tylko trzeba uważać delikatnie, żeby w te ząbki do odkręcania suportu tutaj klej nie wszedł, bo jak wejdzie, to ciężko będzie z wyjęciem suportu, trzeba będzie go rozwiercać, wywalać coś tam. A czym będę kleił? Ano takim klejem. Klej ponoć bardzo mocny, C80. Przykleimy taką, damy małą warstewkę,
przykleimy to tutaj i będzie cac. Pokażę Wam to, jak już będzie po przyklejeniu, bo niestety będę musiał poczekać całą dobę na stwardnienie, dobrze mówię. Zaznaczę tylko, że tym klejem też będziemy kleić czujnik hamulca, który jest w zestawie, bo są tam taśmy, takie taśmki przylepne, ale wiecie, jak z tymi taśmami jest, to jest 100 razy lepsze. Także widzimy się, jak przykleję to na gotowca i będziemy działać dalej. Siemano, witam serdecznie. Jak możecie zobaczyć, mamy kolejny dzień dzionek już po klejeniu. Słuchajcie, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Jak możecie zobaczyć, ładnie przyklejone, gustownie. Czujniczek mamy założony elegancko, później kabelek sobie poprowadzimy, ale załóżmy teraz tą oto tarczę, słuchajcie. Zobaczcie, ona o tak wygląda, widzicie? To jest jedna strona, a to jest druga strona. I tutaj, jak możecie zobaczyć, są wokół strzałeczki, w którą stronę to ma się kręcić. Oczywiście to chodzi o kierunek pedałowania, prawda? Także jak rower stoi o w ten oto sposób, to musimy kręcić to, rzecz jasna, w tą. Tak jak strzałeczki, wciskamy na oś suportu i dociskamy sobie. To oczywiście tak z wyczuciem, prawda? To się zazębi tutaj, słuchajcie. Szparka, jak będzie w ten oto sposób, jest idealna, widzicie? Więcej nie trzeba. Tak zostawiamy. Zamocujmy sobie korbę. Zamocujemy korbę, oczywiście we właściwy sposób, słuchajcie. Wiadomo, no, czyli jak to macie na dole, to ten musi być u góry, bo w przeciwnym razie można sobie, wiecie, co zrobić. No i dobra, i teraz dokręcamy. O, tak to oto wygląda. O, widzicie taka odległość. Wiecie, że możecie zahaczyć nogą i to uszkodzi. No, mi się to nie zdarzyło, a tyle już jeżdżę. Ale można tutaj, słuchajcie, w tym oto miejscu tu zastosować opaskę na przykład, jakąś tyrtytkę, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. W ten oto sposób można sobie tyrtytkę włożyć, żeby ten, wiecie, żeby Wam się w razie czego, jak obsunie trochę kawałek, to się nic nie stanie i dalej będzie działać. No i dobra, teraz poprzeprowadzamy sobie, słuchajcie, przewodziki. Wezmę tutaj, mam trochę bajzu na stole, ale to wszystko będzie potrzebne. Tyrtytki to jest najbardziej potrzebna rzecz pod słońcem. I najsam wpierw weźmy sobie kabelek z silnika, tak go ładnie on tutaj idzie. Słuchajcie, kabel muszę przeprowadzić tu dołem i wpiąć się tutaj, bo ja mam skrzynkę, jak wiecie, ale do tego dojdziemy zaraz. Zresztą nie, zaraz Wam, od razu Wam opowiem. Jak już Wam wcześniej mówiłem, skrzyneczkę taką na kontroler dostajecie w komplecie, możecie go sobie wszędzie gustownie, no nie tak, o, przypiąć. Gdzieś tutaj, powiedzmy, idealnie by pasował, jak ja widzicie, albo tutaj na przykład, to też może być. Ja z tego nie będę korzystał, ponieważ ja mam, widzicie, skrzyneczkę taką z włókna szklanego, zrobioną też na zamówienie. Ja wszystko łącznie, słuchajcie, z jedną baterią, bo mam trzy, ale łącznie z jedną baterią umieszczę to wszystko tutaj. Dlatego musimy, zobaczcie, kabel jest takiej długości. Może on mi tylko dołem tutaj starczy, bo chciałem początkowo górą puścić, to by było lepiej nawet, no ale musiałbym zrobić otwór w skrzynce od góry, a nie chciałbym tego robić, więc puścimy to dołem i wejdziemy od dołu tutaj, no to tyrtytki w dłoń i lecimy, tak z tyłu puścimy może, tu trzeba uważać, żeby kurczę, nic się złego nie podziało, to może przesunę kawałek i możemy sobie, słuchajcie, już tutaj wejść. Od dołu, tutaj jak widzicie, o, mam takie specjalne wejścia gumowe i po prostu sobie tutaj, po prostu tu od dołu wejdę, a ten oto sposób. I słuchajcie, zostało to, co tygrysy lubią najbardziej, podłączanie tego oto sterowniczka. A jak to zrobić? Słuchajcie, to jest bardzo proste. Razem z komplecie dostajecie LCD 3. Możecie też wybrać sobie LCD 8H kolorowy, który ja akurat mam zainstalowany. Dostajecie razem z wyświetlaczem taką instrukcję do niego. A jak podłączamy? Podłączenie jest bardzo proste. Tutaj Wam zamieszczę taki diagram podłączeń, jak macie. O, tutaj możecie zobaczyć. Dostępny on jest także również na aukcji, właśnie przy kontrolerze pokazanym. To jest bajecznie, banalnie po prostu prosty. Słuchajcie, tu Wam pokażę. Manetka, ja już nie mam, nawet nie mam żadnej ściągi, słuchajcie, to jest takie proste, dla mnie proste oczywiście, bo ja to robię nie od dziś, także tu macie manetkę, te małe dwa takie to są oświetlenia, możecie przód, tył, czujniki fazowe silnika, trzy,
zasilenie oczywiście klasyczną wtyczką XT60. To są czujniki Hala, czujniki hamulców. To są te takie nietypowo 3-pinowe. Ten oto biały to jest czujnik pas, czyli ten w korbie, co żeśmy montowali przed chwileczką. No i oczywiście wyświetlacz KT LCD 3, LCD 8H. Słuchajcie, ja z tego zestawu wyświetlacza LCD 3 nie będę podłączał, tak samo nie będę podłączał tej lampki, tylko znaczy na stole podłączę, teraz Wam pokażę, o co chodzi, jak i nie będę podłączał manetki, słuchajcie, ponieważ ja to wszystko już mam zamontowane w rowerze. Ale robi się dokładnie tak samo, jak będę robił ze z tymi swoimi wyświetlaczami. Ja mam LCD 8H kolorowy, ale identycznie podłącza się to, co Wam teraz pokażę. Ja podłączę go po prostu na stole i pokażę, jak to wygląda. Podłączymy to do sterownika. Czyli tak, mamy sterowniczek, podłączamy przewody fazowe. Macie oznaczenie kolorowe, patrzcie. Zielony, niebieski i żółty. I tak samo macie w sterowniku. Tu jest sterownik. No i podłączamy. Żółty. Niebieski. Ale one sztywne są, bo zimno mnie w garażu jest. Dlatego tak jest. A. Coś takiego. I później trzeba jeszcze mocniej tak umocować, prawda? Oczywiście zasilania nie podłączamy w tej chwili. Widzicie? Patrzcie, wtyczka. Czujniki Hala. Macie taką wtyczkę 6-pinową. I tutaj drugą jej część. I po prostu łączymy, jest kliknięcie. I teraz słuchajcie, podłączę to, co jest w zestawie. Czyli macie oświetlenie. Oświetlenie macie, zobaczcie, taki, czyli dwupinowy. I to wtykacie w te oto tutaj dwupinówki takie. Jeden z tych, bo to jeden jest na przód, drugi jest na tylne oświetlenie. Cyk, siedzi. Dalej mamy wyświetlacz LCD. Wyświetlacz LCD KT ma taka wtyczka. Widzicie? I ona pasuje też tylko tu. Też tylko tu. W ten oto sposób. Inaczej nie włożycie. Czyli mamy już pilot z wyświetlaczem jest podłączony na stałe, także no i została nam manetka, prawda? Manetka no, tego typu kciukowa. Ja mam inną troszeczkę, zaraz pokażę Wam później na sam koniec. Manetka ma, no, manetka ma podłączenie 3. Takie przewody. Tego, taki kolorowe. I ją podłączamy też do jednego, zobaczcie. Tutaj nie ma innej możliwości niż podłączenie pod to. Cyk. Czujnik pas naturalnie. Podłączamy, chodź tu, no, uciekło mi, oczywiście podłączamy też, inaczej nie pasuje, o, cykwu. Teraz na sam koniec dopiero podłączamy zasilanie. Słuchajcie, i teraz przy podłączeniu, oczywiście jeszcze zalecam, słuchajcie, zalecam, w zestawie tego nie ma, jest to takie, no troszeczkę przeze mnie przerobione, ale to jest wejście i wyjście przez, zobaczcie, wejście i wyjście XT60 gniazdami. Jest to nic innego jak po prostu bezpiecznik tutaj włożony. To jest akurat 40-amperowy. W razie jakiejkolwiek awarii, spięcia, macie przepalony bezpiecznik, a nie pożar baterii. Także zalecam takie coś kupić, to kosztuje grosze, a jest bezpiecznie. No i takie coś podłączam po prostu tu. Spytacie się, po co to jest, a do tego dojdziemy zaraz. Podłączam do baterii. Teraz uwaga! Nie przestraszcie się tego, że jak będziecie podłączać baterię, będzie przeskok iskry. To jest całkowicie normalne zjawisko. No i tego nie unikniecie. Patrzcie. Słyszeliście? Takie charakterystyczne pyknięcie. No i teraz co? Sprawdzamy wszystko, czy się załącza. Wezmę na tym wyświetlaczu. Wciskamy sobie środkowy przycisk. Jak widzicie, wszystko elegancko się zapaliło. Tylko, że on jest do góry nogami, Marcin. No właśnie, o tak. Tak jest, elegancko. Może zapalmy sobie światło, zobaczcie. Tutaj światełko, tak Wam pokażę, żebyście widzieli. O, światełko zapala się poprzez dłuższe naciśnięcie w pilocie tego przycisku. Widzicie? I zapaliła się lampka. No, całkiem taka punktowa, elegancka. I tak samo gasicie. O, i cyk, elegancko. Pilocik działa.
działa elegancko. A teraz zobaczmy, czy działa manetka. Ale muszę unieść, bo widzieliście wcześniej, rower stał na takim stojaczku. Niestety połamał mi się i muszę odchylić kółko tak do góry. Manetka. Nasz rower ożył, słuchajcie. No, żyje. Sprawdźmy płynność działania. Delikatnie manetka. Działa wszystko elegancko. No, aż jestem ciekaw w terenie, jak to będzie jeździć. Sprawdzamy teraz, czy działa czujnik. Jak widzicie, już startuje. No, nie zrobię pełnego obrotu korby, bo mam kable. Jak widzicie, no podłączenie jest banalnie proste. Jeszcze raz Wam pokażę, tutaj jest diagram, jak to się podłącza. No, wtyczki nie pasują, inaczej tego się nie da inaczej podłączyć. Ja oczywiście zaraz będę podłączał po swojemu, bo ja mam tutaj swoje, mam założoną taką, no inaczej zapalane światło, bo ja na przykład lubię zapalać światła z przycisku mechanicznego, nie elektronicznie tak. Poza tym nie mam pojęcia na wyjściu, tu na oświetlenie, jaki jest amperaż dozwolony maksymalny. Bo takie dziwne zjawisko mi się pojawiło, że jak zapalałem, podłączyłem wcześniej przednią lampkę, oryginalną, którą mam, z tylną, no to jak zapalałem to, to przednia mi się zapalała od razu, tylna natomiast po jakichś 2 sekundach, nie wiem dlaczego, mam elektroniczny sygnał dźwiękowy i on tak jakoś przymulony był, a jak jest bezpośrednio podłączenie pod baterię, dlatego mogliście zobaczyć, no, to tutaj Wam teraz odłączę może i pokażę. W tym tutaj ustrojstwie z bezpiecznikiem taki oddzielny kabelek, to jest właśnie bezpośrednie wyjście z baterii na oświetlenie. Wtedy ten dźwięk jest pełniejszy, lampki zapalają się od razu. Dlatego ja robię po swojemu, ale Wy możecie robić tak, jak jest fabrycznie, więc może fabrycznie do tego, do tej lampki, to jest wystarczający amperaż podany właśnie w tym, na tych wyjściach na oświetlenie. Nie wiem. Teraz podepnę to wszystko do swojej instalacji. Wtyczki dokładnie są takie same. Spójrzcie jeszcze raz. Ja mam tutaj wyświetlacz LCD 8H. Widzicie, wtyczka jest dokładnie taka sama. Już podłączamy to fabrycznie, jak ma być. Cyk. Czujnik pas. Też pasuje idealnie. Cyk. Manetka, widzicie, jest tak samo dokładnie jak w tamtej manetce. Taka. Cyk. No i to wszystko. Ja mam troszeczkę tutaj oświetlenie inaczej rozwiązane, więc nie będę Wam pokazywał, ale podłączacie, jak kupicie ten zestaw, to jak widzieliście, podłączacie to normalnie. Wszystkie wtyczki pasują idealnie, nic nie trzeba przerabiać. Pozostaje nam tylko, słuchajcie, jedno. Zamontowanie czujnika, gdzie on jest. Zamocujemy jeden czujnik, no, powinny być generalnie 2. Nie wiem czemu jest jeden, ale jeden też w zupełności wystarcza. Czujniczek będę mocował, słuchajcie, na prawej klamce, bo jak widzicie, tu wystaje taki dzyndzel, o tu, w tym miejscu. No jest nic innego, jak w komplecie dostajecie czujnik i taki magnesik. I teraz zobaczcie, tu czujnik sobie podłączyłem. On piszczy w tym momencie, bo obwód jest... Teraz będzie zamknięty generalnie i silnik przestanie działać. I zobaczcie, jak zbliżamy... Może tak położę, o. Do magnesu. Widzicie? Złapał się. Przestaje piszczeć. I teraz Wam pokażę w rowerze. To jest mocowane gdzieś w tym miejscu. O, i teraz poprzez naciśnięcie, może trochę dalej. Jak teraz rower Wam jedzie, tak? Naciskacie hamulec, obwód jest przerywany, jak słyszycie. I w tym momencie jest rozłączane napięcie. I teraz bardzo ważna jest tutaj odległość, bo jak dacie na blisko, w zależności jaką klamkę oczywiście macie, to zobaczcie, to mocne naciśnięcie dopiero Wam rozłączy. Trzeba tak przesunąć, widzicie, tu już jest źle, więc trzeba troszeczkę cofnąć, przestało piszczeć i jeszcze kawałeczek i teraz moim zdaniem będzie idealnie, widzicie? O, i w tym miejscu trzeba przykleić, trzeba to po prostu oznaczyć i przykleić. A jak to zrobić? Najlepiej, tutaj jest taka taśma, jak widzicie, o, wyłączę może już piszczenie, tu jest taka taśma, ale wiecie jak to jest z tymi taśmami, odpada, ja to przykleję na... Ja to po prostu przykleję na ten konkretny klej, na coś takiego i widzimy się już, jak to przykleję. Jeszcze podłączę tam do wtyczkę do sterownika. Tak to wygląda na razie. Wtyczkami przytrzymałem, widzicie. Pięknie działa.
A to jak zamocować? Ja tutaj widzicie, czekajcie, wyłączę to piszczące. Ja to po prostu kręciłem normalnie śrubką. Tam pomiędzy, szczelinka jest pomiędzy zawiasem a klamką. No, tu jest inna, ale tutaj na razie, tutaj było chyba nawet trudniej. Chociaż też do zrobienia. No mówię, każda klamka jest inna. Musicie to wykombinować, ale tak jest, tak proponuję najlepiej przykleić. Trwałe, mam to w klubie, sprawdzone. I siemano, witam w kolejnym, ostatnim już dniu. Słuchajcie, no 3 dni mi to zajęło, ale z tego względu, że te klejenie generalnie klejem, bo bez klejenia możecie zrobić to w mgnieniu oka. Ja dla Was tak szczegółowo wszystko chciałem zrobić, dlatego trwało mi to tak długo. Słuchajcie, koniec, skończyłem, zobaczcie. Tak to wygląda ostatecznie w moim przykładzie. Tutaj mam sterownik, już jest przyklejony. Ja to sobie przyklejam do włókna szklanego na silikon, bo jak widzieliście, w razie czego można bardzo łatwo coś zmienić, odkleić. Jakbym przykleił, powiedzmy, chodzi na ten czarny klej, bardzo mocny, no to by była masakra. Nie do odklejenia. A tak, mam wszystko elegancko. Sterownik, przewody tutaj upchane. Zaraz składam baterię. Czujnik mi się elegancko przykleił. Zaraz Wam to pokażę. Teraz zainstaluję tutaj baterię. Po prostu sobie wcisnę. O! Ma tutaj tak swoje specjalne miejsce. A jak to robiłem, możecie zobaczyć przy konwersji Cube'a. Ostatnie 5 odcinków taka seria była z konwersji na 1000 W, na silnik 1000 W i właśnie tam robiłem mocowanie tej baterii. I teraz podłączamy tutaj charakterystyczny strzał. Zakładam pokrywę. No i dobra, teraz już naprawdę mamy wszystko skończone. Konwersja dobiegła końca. Widzieliście, prosta sprawa. Tak ostatecznie ten czujnik wygląda. Tutaj zostawiłem tą opaskę, żeby wlecie w razie czego, bo to urwać można łatwo. Taniej sobie tutaj będzie. Przyklejone jest tak elegancko. I teraz najważniejsze pytanie, czy działa? Idziemy zobaczyć. No to sprawdźmy. Sprawdźmy, czy to zadziała. Cyk. Uwaga. Patrzcie, naciskam. Tak, patrzcie, naciskam. Widzicie, elegancko. Działa jak należy. Jest takie muśnięcie. Przy takim ruchu już nam hamulec łapie. I generalnie powiem Wam, że wystarczy. Co prawda w sterowniku jest wejście na 2 czujniki, ale generalnie wystarczy jeden, bo rowerem powinno się hamować 2 kołami. Takie jest moje zdanie oczywiście. Przed nim delikatnie, bo można orła przez kierownicę wywinąć i tylnym trochę mocniej, ale nie do zablokowania. No, kto jeździ rowerem, ten wie jak jest. Także rowerek uważam za skończony. Zobaczcie, wszystko chodzi. Lekkie naciśnięcie. O, on już kopie. Zobaczcie. Patrzcie. O, się wyrwał. Zobaczcie. Co się dzieje? No, widzę, że moc drzemie fajna w tym rowerku. Będzie fajnie. Ja już się cieszę na testy z tego silniczka. Kurczę, bo będzie kosmos, coś czuję. No to konwersja dobiegła końca. Słuchajcie, mamy maszynkę do testowania. Świetna rzecz. Już widzę, że drzemie w tym potencjał. A poza tym, jak widzieliście, no ten rower teraz nie wygląda jak elektryczny. Ten silnik jest tak mały, tak niewielkich rozmiarów, jest schowany za tą tarczą. Jak dorzucę do tego sakwę, bo ja lubię, wiecie, jeździć na różne wycieczki z sakwami, to po prostu nie widać, że to jest elektryk. I o to właśnie w tym chodzi. A jaka moc w tym drzemie, to przetestujemy sobie w najbliższym odcinku. Pojedziemy w teren i zobaczymy. Kurde, już się nie mogę doczekać. Jeżeli interesuje Was ten silniczek i chcecie go kupić, link macie w opisie filmu. Mimo, że kupujecie na AliExpress, macie wysyłkę z Polski, dostajecie ten silnik w ciągu 3 dni. Słuchajcie, jest u Was na miejscu po złożeniu zamówienia. Bo firma, z której jest ten silniczek, ma magazyn zlokalizowany w Warszawie. Także zaznaczam, link macie w opisie, jak chcecie sobie zerknąć. Są różne warianty do wyboru, także zerknijcie, zobaczcie. A my będziemy już kończyć w kolejnym odcinku, prawdopodobnie za tydzień, na testach w terenie. Oczywiście, jak pogoda pozwoli, myślę, że pozwoli. Na koniec przypomnę tylko, żebyś zostawił łapeczkę, jak Ci się podobał filmik. No i oczywiście zasubskrybuj kanał, bo to jest bardzo ważne dla mojego kanału. A zauważyłem, że większość komentujących osób nie subskrybuje mojego kanału. Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie to bardzo dużo, bo zwiększa mi to zasięgi moich filmów. Dzięki temu mój kanał może się rozwijać. Dobra, znowu się rozgadałem jak zwykle, a wiecie, że ja lubię gadać. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!